Otwieram 16. sesję Rady Powiatu w Sochaczewie. Witam panie, panów radnych. Witam starostę Tadeusza Głuchowskiego. Witam serdecznie panie i panów dyrektorów, inspektorów służb powiatowych, wszystkich zaproszonych gości. Witam panią skarbnik Teresę Pawelak. Witam pana sekretarza Michała Orzeszka. Witam serdecznie wszystkich. Witam mieszkańców na odległość. Rozpoczynamy sesję. Proszę państwa, z racji sytuacji pandemii wiadomo, że zaprosiliśmy tylko gości, którzy będą relacjonować uchwały, którzy będą przedstawiać sytuację. Przedstawię listę. Jedna osoba się nie zalogowała. Proszę się zalogować. To już ten, kto się nie zalogował, to wie. Bardzo proszę się zalogować. Na stan 21 radnych na sesji udział bierze 13 radnych, skład Rady Powiatowej. Nieobecnych Gonta Jolanta, Bogdan Dobrzyński, Jerzy Kruba, Jerzy Żelichowski, Filip Kopka, Ćwikliński Wojciech, Gajda Robert i Dariusz Zielski. Czy kogoś pominąłem? Stwierdzam, że jest kworum do podejmowania uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie na obradach 16 sesji. Obrady są prawomocne. Proszę państwa, jeszcze muszę przeczytać list, który dostałem od pana radnego Żelichowskiego. Dzień dobry pani Aniu. Przesyłam pismo do pana Andrzeja Kieszkowskiego z prośbą, aby otrzymał go jeszcze przed sesją. Stwierdzam frak wiedzy o sesji, nie mam pretensji do pani biura. Bardzo mocne słowa. Szanowny panie przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie, w związku z nieskutecznym powiadomieniem mnie o terminie 16 sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, poprzez przesłanie zaproszenia i materiałów na uczestniczenie podczas urlopu służbowego adresu mailowego, proszę o poinformowanie radnych uczestniczących w sesji o przeczytanie mojej absencji oraz zamieszczenie w protokole sesji uwagi, że moja nieobecność spowodowana jest brakiem wiedzy o zwołaniu przez pana sesji podczas mojego pobytu na urlopie. O sesji dowiedziałem się kilka dni temu w trakcie przypadkowej rozmowy z koleżanką radną, która została o posiedzeniu zawiadomienia poprzez przepisowym trybie. Niestety, nie mogłem już zmienić realizacji urlopu. Z mojej wiedzy wynika, że podobna sytuacja zaskoczyła też innych radnych. Zostaliśmy w ten sposób pozbawieni prawa do stanowienia o powiatowych sprawach oraz wykonywania podstawowego obowiązku radnego. Dlaczego nie skonsultowano tego terminu wcześniej? Nie zdecydowano się przesunąć sesji na pierwszy tydzień września, aby uniknąć kolizji z planem mojego urlopu. Z poważaniem, Jerzy Żelichowski. Proszę państwa, ja tylko chcę państwa powiadomić, że na poprzedniej sesji w protokole jest umieszczone, pani Małgosiu, proszę wpisać to do protokołu, że poinformowałem, iż każdy radny otrzymał komputer wraz ze służbowym adresem mailowym. Panie z biura rady wysyłały na ten mail wszystkim materiały na sesję i wszystkie inne wiadomości do radnych. Niestety nie wszyscy radni jej odbierają. Zostało wysłane do radnych pismo z prośbą o pisemne oświadczenie o sposobie odbywania się sesji Rady Powiatu w trybie zdalnym czy na sali konferencyjnej. I do dnia dzisiejszego dostałem chyba 3 odpowiedzi. Proszę, aby radni teraz między sesjami sprawdzali swojego maila, bo grzecznościowo wysłane były materiały również na prywatne adresy mailowe radnych. Działamy na zasadzie naszych maili służbowych. Jest to moja uwaga i proszę, abyście państwo odbierali maila służbowe. To mam na takie usprawiedliwienie. To, co do chodzi o termin dzisiejszej sesji, bo wszyscy mówią, że sezon urlopowy. W pandemii nie ma sezonu urlopowego. A dlaczego zwołaliśmy sesję? Panie i panowie radni przekonają się podczas sesji. I w ten sposób to jest pierwszy punkt uzasadniający.
Proszę Państwa, przechodzimy do punktu przyjęcia porządku obrad, punkt drugi. Państwo dostali również drogą mailową autopoprawkę. Czy wszyscy Państwo dostali? Czy są uwagi co do programu dzisiejszej sesji? Nie widzę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Bardzo proszę, głosujemy. Dziękuję bardzo. Za 13 głosów, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Porządek został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu 14 sesji i 15 sesji. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół został wyłożony do względu w Biurze Rady. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu 14 sesji Rady Powiatu? Trzynaście głosów za, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania protokołu sesji 15. O, 15. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem protokołu 15 sesji? Bardzo proszę. Trzynaście głosów za, wstrzymujących 0, przeciw 0. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego. I jak zwykle połączymy sprawozdawcy zmianę uchwały budżetowej powiatu sochaczewskiego na rok 2020 wraz z autopoprawką. Bardzo prosimy panią skarbnik Teresę Pawelek o przedstawienie obydwu uchwał wraz z autopoprawką. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych na kwotę 724 599 zł 90 groszy oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 428 321 zł 50 groszy. A mianowicie po stronie dochodowej ujęte zostały następujące zdarzenia. Na podstawie podpisanej umowy z wojewodą mazowieckim powiat otrzymał dofinansowanie na remont dróg powiatowych m.in. w gminie Rybno na kwotę 1 093 247 zł oraz zostały urealnione wartości dofinansowania przyznanego wcześniej na drogę Iłów-Mistrzewice w miejscowości Iłów ulica Wyzwolenia. I tutaj mamy zmniejszenie wartości zadania po rozstrzygniętym przetargu, a więc zmniejszenie wartości dofinansowania wojewody o kwotę 246 880 zł. Oraz na drogę Szymanów-Skrzelew i taka sama sytuacja po rozstrzygnięciu przetargu jest niższa wartość zadania i zmniejszenie dofinansowania o kwotę 2 087 419 zł. Tak jak powiedziałam, zmniejszenia są wynikiem rozstrzygniętych przetargów na niższą kwotę. Uralniono również plan pomocy finansowej gminy Teresin na inwestycje drogę Szymanów-Skrzelew i wcześniej była podjęta przez Radę Gminy Teresin uchwała o dofinansowaniu 1 300 000 zł. Tak jak powiedziałam, że niższa wartość zadania i gmina podjęła drugą uchwałę o dofinansowaniu mniejszym o 300 tysięcy, a więc te 300 tysięcy zdejmujemy z planu dochodowego, po stronie dochodowej. Na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego wpisano po stronie dochodowej środki w wysokości 252 121 złoty 50 groszy z przeznaczeniem na realizację między innymi realizację programu rządowego pod nazwą Narodowy. Przepraszam.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Jednostkach Oświatowych i tu powiat pozyskał kwotę 52 400. Na wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tu mamy kwotę 106 000 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 35 437 złotych 50 groszy. Na wydatki przeznaczone dla naszej placówki DPS-u 40 200. Na organizację i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych 7 000. Na zadania z zakresu administracji rządowej 11 084 zł, w tym dla naszej jednostki PINB-u 6 627 zł. Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostały zapisane środki w wysokości 220 tysięcy złotych z przeznaczeniem dla naszej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 200 tysięcy są to środki dofinansowanie z gminy miasta Sochaczew i 20 tysięcy darowizna, która jest przeznaczona na wydatki bieżące. Powiat pozyskał środki jako dotację celową na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. I tutaj mamy kwotę 583 160 zł 40 groszy i program będzie realizowany w liceach ogólnokształcących. Po stronie dochodowej zostały zapisane środki jako wydatki niewykazujące zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja boiska trawiastego Zespół Szkół RCKU. Jest to kwota 234 470 zł. Ja tylko Państwu przypomnę, że na koniec roku podejmowaliście Państwo taką uchwałę jako wydatki niewygasające. I zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych te środki powinny być rozliczone do końca czerwca, do 30 czerwca. W związku z tym, że zadanie to nie zostało odebrane, te środki, które były zdeponowane na wyodrębnionym rachunku, wracają po stronie dochodowej. A żeby można było rozliczyć, to automatycznie musimy zapisać środki po stronie wydatkowej. Protokół odbioru na koniec roku wynosił na kwotę 863 508 zł. Natomiast wykonawca wystawił fakturę na kwotę 807 964 zł 40 groszy, więc niższą fakturę. I tu jest różnica, która jest do zapłaty 270 710 zł 98 groszy. Ja od razu zaznaczam, wartość zadania nie ulega zmianie. Tak jak było zadanie na kwotę 1 078 675 zł 38 groszy, to pozostaje. Tylko po prostu jest kwestia rozliczenia środków. Do tego zadania dodajemy jeszcze tylko 7,5 tysiąca złotych zakup bramek. Były stare bramki, no trudno, żeby stare bramki montować na tak ładnym boisku. Więc już to 7500 zł z naszych środków dołożenia, żeby zamknąć to zadanie. Na wydatki dla DPS-u związane z przeciwdziałaniem COVID-19 powiat otrzymał darowiznę z Fundacji Energia z Gdańska w wysokości 19 000 zł. Na podstawie decyzji o zwolnieniu 50% z opłacania składek za miesiąc marzec, kwiecień, maj zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na konto powiatu wpłynęły środki w wysokości 266 865 zł. Ja tylko powiem tyle, że składki za ten okres czasu zostały zapłacone w pewnej wysokości i dlatego zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości nie możemy sobie pomniejszyć wydatków o tą kwotę, jaką otrzymaliśmy na konto. Stanowi to dochód. Dlatego zapisujemy po stronie dochodowej. W związku z rozliczeniem podatku od osób prawnych za rok 2019, gdzie najczęściej rozliczenia są do końca marca i wpływ środków,
W związku z COVID-em te środki wpłynęły później. I tu mamy po stronie dochodowej zapisaną 400 tysięcy kwotę. Został uroliony plan wpływów z tytułu wpłat od rodziców, których dzieci przybywają w rodzinach zastępczych, 17 420 zł. Rodzice, których dzieci przybywają w rodzinach zastępczych, nie są zwolnieni z ponoszenia kosztów z tego tytułu. Z tym, że jest to bardzo daleka droga, bardzo ciężko jest ściągnąć środki w ogóle jakiekolwiek, no ale tutaj pracownicy udało się poprzez komorników trochę środków ściągnąć i tu mamy zwiększenie planu o tą kwotę, jak powiedziałam wcześniej. Z tytułu kar za niezarejestrowanie pojazdu w terminie został zwiększony plan o kwotę 28 tysięcy złotych. I tu też mamy taką historię, że wystawiamy decyzje, na podstawie których powinny wpłynąć wpłaty z tego tytułu. Najczęściej to jest tak, że wystawiamy jedno upomnienie, drugie upomnienie i teraz najprawdopodobniej będą wystawiane tytuły egzekucyjne. No niestety te wpłaty nie wpływają tak, jak być powinno. Po stronie wydatkowej dokonano zmian na podstawie informacji z Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sachaczewie o spłacie przez powiat zobowiązania wobec banku zaciągniętego kredytu, zmniejsza się w paragrafie wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji plan o kwotę 190 tysięcy złotych. My jako powiat jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia spłaty tych kredytów. W związku z tym, że szpital się wywiązał ze swojego zobowiązania, my możemy po prostu tą gwarancję zdjąć z planu wydatków. Ze środków własnych zwiększono dotację dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 435 tysięcy, żeby zabezpieczyć wysokość dotacji, jaką musimy przekazać w miesiącu wrześniu. To wynika ze zwiększonej ilości uczniów oraz wyższej stawki. My jako powiat, jako tutaj placówka Powiatowy Zespół Edukacji nie mamy na to wpływu, po prostu jeśli taka sytuacja występuje, musimy dołożyć z własnych środków, bo niestety subwencja oświatowa na dotacje dla niepublicznych jest dużo niższa. W związku z przekształceniem od 1 września placówki opiekuńczo-wychowawczej w Giżycach w dwie nowe odrębne placówki opiekuńczo-wychowawczej, jedna pod nazwą Antares w Sochaczewie oraz druga placówka opiekuńczo-wychowawcza Atria w Giżycach, dzieli się pozostały plan wydatków, to znaczy pozostały. Do 31 sierpnia jest plan, pozostaje wydatków, jaki był wykonanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Giżycach. Pozostały plan, jaki został na 4 miesiące, został podzielony na dwie placówki z wyodrębnieniem jeszcze nowego rozdziału 750-85 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi o to, że nie możemy kosztów administracji przypisać jednej placówce, więc się wyodrębnia. Jeśli chodzi o plan finansowy, w skrócie powiem, na dom dziecka, on nie ulega zwiększeniu. Po prostu ulega podzieleniu tak, żeby to było zgodnie z podjętą uchwałą. Urealnia się również plan zakupu budynków dla potrzeb utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powstaje zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup i adaptacja budynków dla potrzeb placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przypomnę, proszę Państwa, że wcześniej było zakup budynków. Tu urealniamy ten plan i tu jest kwota 2 395 000. Tam w poprzednim planie finansowym było 2,5 miliona. Z tych 2,5 miliona właśnie zostawiamy na ten zakup i adaptację 2 395 000, a 105 tysięcy przesuwamy, wydzielając zakup działki. I jest to paragraf inny, paragraf 60-60. W sumie mamy 2,5 miliona. Zwiększa się plan wydatków o 6,5 tysiąca na budowę kotłowni gazowej w powiatowym zarządzie dróg. Są to koszty nadzoru. Wpisuje się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb powiatowego
zarządu dróg, tu mamy kwotę 30 100 zł. No wiadomo, że za 30 100 zł nie kupimy, zarząd dróg nie kupi samochodu, bo to jest zbyt niska cena, ale zadanie już zostało wpisane do budżetu i w trakcie jeszcze będzie szukanie środków, żeby uzupełnić wartość tego zadania i dokonać zakupu. Urealnia się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archeum o kwotę 82 400 zł. I tu uzupełniając te środki już będzie można przystąpić do przebudowy tego obiektu. Na zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Mienia Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska została zabezpieczona w budżecie kwota 100 000 zł. Proszę Państwa, jest taka sytuacja, że no niestety ten samochód jest niezbędny. Naszym zadaniem naszego wydziału jest kontrola lasów prywatnych. Jesteśmy po kontroli NIK-owskiej. Zarzucano nam zbyt rzadkie kontrole, no ale żeby jechać, no trzeba czym dojechać, a nasz samochód służbowy do takich celów się nie nadaje. Przy okazji zostały również uranione plany finansowe jednostek poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Jeśli chodzi o zmiany w WPF-ie, no to wiadomo, że uraniono dochody i wydatki tak, żeby były zgodne z uchwałą budżetową. Zostały uranione również zadania inwestycyjne w przedsięwzięciach, te, które były uraniane w uchwale budżetowej. Wpisano dotację dla szpitala na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pod nazwą kompleksowa termomodernizacja ZOS Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltanicznej. I tu przypomnę Państwu, że na poprzednich sesjach zabezpieczyliśmy jako wkład własny na to zadanie 375 tysięcy złotych, ale to zadanie jest, możemy pozyskać 85% na pełną termomodernizację. Rozłożone jest praktycznie na 4 lata i musimy uzupełnić wkład własny. A więc na rok 2021 w WPF-ie już została zapisana kwota 427 928 zł. Na rok 2022 531 615 i na rok 2023 715 710 zł. Są to środki jako wkład własny powiatu, żeby można było pozyskać 85% dofinansowania ze środków unijnych na to zadanie. I jeszcze autopoprawka. Zwiększa się plany w paragrafie dotacji otrzymanych. Tu konkretnie chodzi o dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 309 627 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tejże placówki. Również na zadania zlecone, realizowane przez powiat, jest to zadania rządowe, na podstawie decyzji wojewody kwota 9 450 zł, jest to tak zwana karta Polaka. I pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków na program pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim moduł 2. Konkretnie tu chodzi o modernizację bloku operacyjnego w naszym szpitalu i wkład własny do tego jest 500 tysięcy, zabezpieczenie. Można pozyskać 80% środków z zewnątrz. I żeby można było pozyskać, musieliśmy mieć pozytywną opinię marszałka, jako pierwszy etap marszałka województwa mazowieckiego. Taką pozytywną opinię powiat uzyskał, więc dalej są składane wnioski do wojewody, do ministra zdrowia, żeby nam to tak jak wcześniej podpisał, no i wtedy będzie realizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, witam jeszcze pana dyrektora, doktora Roberta Skowronka, pełniącego obowiązki dyrektora szpitala naszego powiatowego. Witam serdecznie. Bardzo proszę opinię Komisji Budżetowej, panią Anetę Sawińską.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie obydwie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy panie, panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę, pani radna Wanda Dragan. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tylko chciałam zapytać, bo do ubiegłej sesji kwota przeznaczona na rozbudowę, budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej to było 3,5 miliona. No dzisiaj słucham, że 2,5 miliona. Nie wiem, kiedy to zostało zmienione. A do tego będę miała później jeszcze pytania, bo nie dotyczy finansów, tylko już realizacji. Dziękuję. Bardzo proszę, pan starosta. Szanowni państwo, jak państwo wiecie, zakupiliśmy budynek i obok działkę 1000 metrów i mieliśmy takie plany, żeby na tej działce pobudować drugi budynek, w którym mieściłaby się druga placówka. Jednak zmieniliśmy zdanie. Jesteśmy już po umowie przedstępnej w pobliżu, w bardzo bliskim sąsiedztwie tego budynku. Kupujemy drugi budynek, w którym będzie mieściła się druga placówka, a ta wolna działka będzie typowo przeznaczona dla na rekreację, plac zabaw i z tego będą korzystały obydwie placówki. Stąd po prostu przesuwamy kwotę na zakup, a mniejsze środki będą potrzebne na, trudno to nazwać remontem, w zasadzie dostosowanie do potrzeb, między innymi podciągnięcie gazu. No i wszystkie te wymogi, które narzuca nam straż i sanepid, żeby spełnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Głosujemy uchwałę 4A. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. Dziękuję. 13 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do uchwały 4b, zmiany uchwały budżetu powiatu w Sochaczewie na rok 2020. Bardzo proszę, kto jest z państwa za? Głosów za, wstrzymujących 0, przeciw 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 4c. Zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie. Radni otrzymali projekt uchwały. Uchwała dotyczy, tak jak macie państwo w uzasadnieniu, to jest skarga tocząca się już bardzo, bardzo długo, już od poprzedniej kadencji. To, co ostatnio podjęliśmy na sesji, żeby przekazać do pana wojewody, bo to dotyczyło skargi na Radę Powiatu. Wiadomo, że Rada Powiatu nie może rozpatrywać uchwały na samego siebie, więc odesłaliśmy do wojewody. Do sądu administracyjnego powinno przejść. Wojewoda przesłał to z powrotem. Macie państwo uzasadnienie pisemne. To pisał nasz pan prawnik. I tu chodzi o to, żeby zająć stanowisko i przekazać do pana wojewody mazowieckiego. Myślę, że chyba, że pani przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków ma coś do powiedzenia. Bardzo proszę. Że jeżeli są jakieś pytania, to prędzej. Komisja zajmowała się opinią tego stanowiska. Proszę podać ją pozytywnie czy negatywnie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 sierpnia 2020 roku przyjęła pozytywnie projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie. Komisja wnosi o przyjęcie wyżej wymienionego projektu. Jeżeli dziękuję bardzo. Pytania, czy panie, panowie radni mają jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Proszę państwa, bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały?
jest komplet. 13 głosów za, wstrzymujących się 0, przeciwnych 0, uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do punktu 4d, zmiany uchwały nr 1076/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sochaczewskiego od dnia 1 września 2019 roku. Bardzo proszę o sprawozdanie pani dyrektor Urszuli Opasiak, Powiatowego Zespołu Edukacji. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo. Zgodnie z dyspozycją przepisu artykułu 39 ustęp 7 ustawy Prawo oświatowe, Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu sochaczewskiego. W związku z utworzeniem od 1 września 2020 roku Branżowej Szkoły drugiego stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zachodzi konieczność dostosowania uchwały nr 1076/2019 rok Rady Powiatu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sochaczewskiego od dnia 1 września 2019 roku do stanu aktualnego, uwzględniającego utworzenie tej szkoły branżowej drugiego stopnia. Powyższy projekt zmiany przywołanej wyżej uchwały uzyskał pozytywną opinię mazowieckiego kuratora oświaty. Wobec powyższego podjęcie tej uchwały przez Radę Powiatu w Sochaczewie jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Kulturalno-Oświatowa, pan Daniel Janiak, bardzo proszę o opinię. Panie przewodniczący, zielone światło, można działać. Dzięki bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przegłosowaniem uchwały? Trzynaście głosów za, wstrzymujących się 0, przeciw 0, uchwała została przyjęta. Proszę państwa, przechodzimy do 4e, wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu sochaczewskiego, które wartość przekracza powyżej 2,5 miliona. Bardzo proszę, pan starosta Tadeusz Głuchowski. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Tak jak otrzymaliście państwo w materiałach, w uzasadnieniu, zgodnie z paragrafem 6 punkt 2 uchwały nr 23/117/2009 roku o nabywaniu i zbywaniu mienia powyżej 2,5 miliona decyduje Rada Powiatu. Do tej kwoty decyzję podejmuje zarząd. Proszę państwa, kilka słów może historii, nim do tego przejdziemy. Wiemy, że to była szkoła rolnicza, ogrodnicza, gospodarstwo pomocnicze to było ponad 50 hektarów ziemi i były to typowo kierunki rolniczo-ogrodnicze. Jednak z czasem zmieniło się to bardzo, myślę, że mniejsze zapotrzebowanie na te kierunki. W tej chwili... W tej chwili jest mniejsze zapotrzebowanie. Powiem tylko, że w każdym roczniku mamy tylko pół klasy ogrodniczej, technika. Drugie jest to geodeta. W związku z tym w czasie drugiej kadencji sprzedane zostało w granicach 40 kilku hektarów ziemi. Pozostała część pozostała dalej. W czasie trzeciej kadencji nastąpiło całkowite zlikwidowanie gospodarstwa pomocniczego. Pozostały grunty między innymi i ta działka. I zarówno w czasie czwartej kadencji, piątej i obecny zarząd, jak i rada nie miały żadnego pomysłu, co z tymi gruntami zrobić. No oczywiście przede wszystkim i szkoła. Odbywały się tam tylko w zasadzie targi rolne.
Uważamy, że oczywiście tam jeszcze znajdują się dwa obiekty pod opieką konserwatora zabytków i jeżeli ktoś tę działkę nabędzie, będzie musiał wszelkie uzgodnienia robić z konserwatorem zabytków, czyli na pewno tego nie rozbierze, musi to w jakiś sposób zagospodarować. Uważamy, że trzymanie nadal tej działki no jest nieekonomiczne, a te pieniądze ze sprzedaży można by przeznaczyć na inne inwestycje. Myślę, że głównie inwestycje oświatowe. Dlatego, tak jak powiedziałem, tu mamy w tej chwili różne kierunki. Jest i liceum, i informatyczne, gastronomiczne, czyli tutaj odbudować się już tych kierunków na taką skalę nie da. Stąd ta nasza propozycja dla Państwa o podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na zbycie tejże działki. Wykonaliśmy operat szacunkowy. Wszystko zależy od Państwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę Panią Bożenę Samson, opinia komisji. Opinia komisji pozytywna. A już teraz. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Pan Józef chce zabrać głos, bardzo proszę. Tak, mam pytanie do Pana Starosty, jeżeli to jest możliwość, bo Pan Starosta powiedział, że jest zrobiony szacunek. I dzisiaj podjęliśmy uchwałę wdrażającą do przystąpienia do przetargu, prawda? To nie jest uchwała sprzedająca, żeby mieli tą świadomość tutaj wszyscy, że to będziemy wiedzieli później, za jaką kwotę ewentualnie Rada podejmie uchwałę o sprzedaniu tego terenu, prawda? Czy tak mam rozumieć? Jeśli można. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dokonana jest wycena, czyli operat szacunkowy, jest to na kwotę 3302 zł. I ogłaszając przetarg, jest to cena wyjściowa. Tak dokładnie rozumiem. 3 miliony, przepraszam, jeżeli się pomyliłem. A za ile zostanie sprzedany, nie wiadomo. Jest wycenione na 3 302 200 zł i to będzie cena wywoławcza. Dokładnie, powiedziałem 3000. Pomyliłem, przepraszam. Proszę bardzo, Pani Radna. Jeszcze tylko powiem, że to jest, no, takie są ceny, patrząc nawet za jaką kwotę miasto w pobliżu sprzedało działkę, to jest porównywalna kwota. Zresztą operat jest robiony w porównaniu z innymi pobliskimi działkami także. A zweryfikują to oczywiście ci potencjalni nabywcy. Dziękuję. Dobrze, Pani Radna, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałabym zapytać, czy rzeczywiście przez tyle lat Zarząd Powiatu nie miał wizji zagospodarowania tej działki, bo tak naprawdę działka leży odłogiem. To jest kilka hektarów w centrum miasta. Uważam, że wartość tej działki w mojej ocenie jest zdecydowanie wyższa i tutaj jest w uzasadnieniu tejże uchwały napisane, że brak możliwości adaptacji do takich celów, do celów właściwych dla zadań samorządu powiatu. Może jednak warto byłoby się zastanowić, bo przecież kupujemy, powiat kupuje nieruchomości na potrzeby domu rodzinnego w Giżycach, czy w Chodakowie, w innych lokalizacjach. Natomiast dysponuje pięknym terenem w centrum miasta. Tam jest ta polityka... Chwileczkę. Tak, przepraszam. Proszę pozwolić mi dokończyć. Nie rozumiem do końca polityki naszego samorządu, że dysponując działkami, terenami atrakcyjnymi, nabywa nieruchomości, które w mojej ocenie są cenne i myślę, że bardzo pożądane dla nabywców. Być może, że zdarzy się tutaj deweloper i będzie budował bloki mieszkalne, nie wiem. W każdym razie w mojej ocenie szkoda pozbywać się takiego terenu w centrum za te pieniądze. Zwłaszcza, że tam są też budynki zabytkowe, które być może przy dobrym, fajnym pomyśle można byłoby zaadaptować na cele społeczne. Dziękuję. Są tam utrudnienia związane z tym, że konserwator zabytków w ogóle ma nad tym pieczę, więc to nie jest takie proste w ogóle. Można kupić, tylko nie wiadomo, co tam można tak naprawdę w ogóle postawić i co można zrobić w ogóle na tym terenie. Czy ja mogę jeszcze zadać jedno pytanie? Czy wiadomo jest, jaki jest koszt utrzymania tej nieruchomości, koszt roczny? Bardzo proszę, Pan Starosta.
Szanowni Państwo, zarząd, ani ja, ani Pani Starosta nie jesteśmy fachowcami, ile to jest warte. W związku z tym zawsze bierze się rzeczoznawców, których obowiązują oczywiście pewne obostrzenia i biorą za to odpowiedzialność. I to my polegamy na nich. Ja nie jestem taki fachowcem, żeby to ocenić. Natomiast to, co powiedziałem przed chwilą, zweryfikuje to rynek, zweryfikują to kupujący, jaką to ma dla nich wartość. Gdyby to była moja prywatna własność, to ja mógłbym to sprzedać za milion, za pięć, nie wiem. A tu bezpośrednio musimy się na tym opierać. Tak samo kupując nieruchomość, nie możemy dać dowolnej kwoty, możemy dać kwotę poniżej wyceny, ale nigdy nie powyżej wartości. Kupując. Natomiast sprzedając na przetargu będziemy zadowoleni, jeżeli ktoś da za to 10 milionów na przykład. Natomiast to, co Pani powiedziała, zarówno czwartej kadencji, piątej, szóstej, ani zarząd, ani rada, oczywiście podejmiemy uchwałę o możliwości sprzedaży. Jeżeli Państwo przedstawicie jakieś sensowne propozycje, pochylimy się nad tym. Bardzo chętnie. Jeżeli to będzie opłacalne, jeżeli to będzie miało sens, jesteśmy otwarci. Jeżeli podejmiemy uchwałę, my jutro tego nie wystawiamy na przetarg jeszcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani jeszcze rada. Tak, jeszcze nie uzyskałam informacji o koszcie utrzymania tej nieruchomości. Nie chcę Pani sprowadzać błąd. Odpowiemy Pani na piśmie. Dziękuję. No cóż, ja uważam, że ziemia jeść nie woła i warto nieruchomości takie mieć, zwłaszcza że tendencje, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości rolnych i generalnie działek są zwyżkowe. Dziękuję, to wszystko. Proszę Państwa, ja tylko chciałbym w jednej kwestii zabrać głos. Mamy w tej chwili pomieszczenia, budynek na Ziemowita. Niektórzy radni nocami przysyłają SMS-a, że ktoś się włamał. Oczekujemy kupca. No na dzień dzisiejszy tak wszyscy się nierwią kupować z zaniedbałych starych budynków. Dopiero było larą, że budujemy archiwum. Ja na poprzedniej sesji przedstawiłem, jakie są koszty archiwizacji dokumentów. W tej chwili była interwencja powiatu, bo jacyś ludzie się włamali, podpalili budynek. To teraz jak zaczniemy zagospodarowywać archiwum, przeniosą się na gospodarstwo rolne. Jest tylko kwestia przygotowania umowy do sprzedaży. Jeżeli ten teren dobrze zostanie zagospodarowany, to chwała za to, że to zostanie zagospodarowane. Proszę Państwa, ten trawy budynek czyszczony jest na raz do roku na targi powiatowe. Później jest płacony podatek, dobrze rolny, a nie jakiś tam jeszcze miejski. I budynki, tak jak wszędzie, jeżeli coś stoi, to niszczeje, dachy poobrywane. Daj Boże, żeby ktoś to kupił, bo konserwator zabytków przysłał, że jeszcze musi być badany cały teren pod względem archeologicznym. Także daj Boże, żeby ktoś kupił, dobrze wykorzystał, zagospodarował i żeby w końcu to nie niszczało. Bardzo proszę, Pan Starosta. Jeszcze chciałem uzupełnić, proszę Państwa, z tymi sprzedażą działek to nie jest taka prosta sprawa, bo wiemy, że Dom Pomocy Społecznej przy Gawłowskiej sprzedawaliśmy, nie wiem, chyba 6 lat, a do dzisiaj jeszcze jest tam działka 4,5 hektara, a więc jest sprzedawana około 10 lat i nie ma chętnej osoby na nabycie. A tu nie ma po prostu pomysłu. Nikt z Państwa nie przedstawia żadnych pomysłów na temat, łatwo przychodzą tylko słowa krytyki. Nie sprzedać i co dalej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Tylko jedno zdanie, jeżeli można. Bardzo proszę, Panie. O to nie chodzi. Ja nie mam za złe, że ktoś właśnie podnosi taki temat. Chodzi o troskę. Także proszę nie mówić, że to było o krytyce, bo ja myślę, że tej Pani radna tylko wypowiada swoje zdanie w trosce o to, żeby nie zmarnować tego terenu. Ja bym nie uważał tej jako mocnej krytyki. Także po prostu uważam, że dyskusja tutaj i wyjaśnienia Pana Starosty wiele dały nam tutaj do zrozumienia i podejmiemy w głosowaniu decyzję. Ja też tak uważam, Panie Przewodniczący. Bardzo proszę. Jest zasada. Jeżeli jest nam to potrzebne, to dobrze zagospodarować. Jeżeli niepotrzebne, to sprzedać dobrze i też dobrze zagospodarować.
Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest... A, Komisja Budżetowa jeszcze opiniowała. Bardzo proszę panią Anetę Sawińską o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa nie opiniowała tej zmiany. Nie opiniowała? Nie. Bo to jest dopiero projekt. No dobrze. Mi się zdawało, że któraś komisja opiniowała. No to mylę się. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? A, pan Filip Kopka, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. To bardzo. Brzemka, ty opiniowałaś. No i właśnie, o to chodzi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Jedenaście głosów za, wstrzymujących się jeden, przeciw jeden. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do 4F. Zmiany uchwały Rady Powiatu nr 12 łamane przez 88/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku dotyczący wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem pojazdu. Bardzo proszę o sprawozdanie pana dyrektora Rysława Siergieja Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Zdrowia Zdrowotnego Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Projekt w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr 12/88/2019 roku z grudnia 19 dotyczą wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów jest związany głównie ze zmianą stawek przez wykonawcę usługi holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu sochaczewskiego. Uważam, że obniżenie tych stawek jest głównym właśnie podstawą uzasadnienia do zmiany tej uchwały i tak tylko państwa radnych poinformuję, że stawka na przykład za usunięcie pojazdu, co stanowi 90% pojazdu, to są samochody osobowe, została obniżona przez wykonawcę o 123 zł i dlatego właśnie zmiana tej uchwały jest zasadna. Dobrze. Komisja Budżetowa, bardzo proszę, pani Aneta Sowińska. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę, pan Józef Chodzian. Mam pytanie, jaki to procent wzrostu? Procentowo jak to wygląda? Obniżenia. Obniżenia. A to obniżenia jest to tym. Tak. Przepraszam, ja znowu uważałem, że powinniśmy podnieść, a nie obniżać. Już pan Józef Podzian jest zadowolony. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania, uwagi? Nie ma. Przechodzimy, proszę państwa, do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Trzynaście głosów za, 0 przeciw, wstrzymujących 0, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Dobrze mówię, z pracy. Informacja pracy zarządu powiatu między sesjami. Bardzo proszę, czy są jakieś, państwo otrzymali materiały pracy zarządu? Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, dziękuję bardzo. Punkt 6. Informacja przewodniczącego Rady z działalności podjętych ostatnio. Tak jak państwo widzicie, jest pandemia. Nie ma żadnych spotkań, widzeń, także nic nie było. Punkt 7. Czy są jakieś pytania do przewodniczącego? Nie ma. Punkt 7. Wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę. Kto z państwa ma? Pani radna, bardzo proszę. Czy ja nie wiem, czy to w tym punkcie. Na stronie, na BIP-ie naszego starostwa ukazała się informacja dotycząca wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu sochaczewskiego, przeznaczonych do oddania
w użyczenie. Jest to budynek po siedzibie Komendy Powiatowej Policji. I jest to informacja o tym, że jest to użyczenie bezpłatne, nieruchomość przeznaczona jest na cele o działalności o charakterze społecznym. Czy tu mamy już jakąś wizję tego, co może być prowadzone, robione w tym, jaka działalność może być prowadzona, czy ma po prostu już jakiś pomysł konkretny w tym zakresie? No dobrze, ale rozumiem, że jakiś kierunek być może, że był nadany, o to pytam. Mogę? Panie Przewodniczący? Bardzo proszę, pan starosta. Prawdopodobnie przeniesione zostaną tam warsztaty terapii zajęciowej, ponieważ one mieszczą się teraz w Chodakowie, w takim baraku i tam jest naprawdę niebezpieczeństwo dalszego funkcjonowania. Dziękuję bardzo. A czy dopuszczana w takim razie będzie to możliwość działania, funkcjonowania innych organizacji społecznych, które prowadzą działalność na terenie powiatu? Rozumiem, że należałoby odpowiedzieć na to ogłoszenie, tak? Bardzo proszę, pan starosta. Tak, to jest wszystko świeże, to jest własność Skarbu Państwa i w tej chwili to te wszystkie formalności załatwiamy. Będziemy Państwa informować o tym. Będzie więcej informacji na następnej sesji. To. Pani radna Wanda Dragan, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja kilka sesji wcześniej pytałam, jakie będą... Ale to może w sprawach różnych, bo to są wnioski i oświadczenia radnych. Czy macie Państwo... Dotyczy tego samego, co radna Ptaszkiewicz. Dobrze. Więc pytałam, jakie będą dalsze losy budynku po byłej policji i pani starosta odpowiedziała, że to będzie przekazane miastu, ponieważ taka była umowa, że działka pod nową policję w zamian za budynek po starej policji. Czy to uległo jakiejś zmianie? To już inna decyzja w tej sprawie? Proszę powiedzieć, jak to się stało. Miasto nie wyraża tutaj chęci, żeby tą nieruchomość wziąć i tam użytkować. A my wyrażamy? Proszę? My musimy, to jest własność Skarbu Państwa, a starosta jednoosobowo jest przedłużeniem ramienia Skarbu Państwa i będziemy musieli się tym opiekować po prostu i chcemy, żeby tam były warsztaty terapii zajęciowej. A o dalszych zobaczymy, ile to pomieszczeń, jakie pomieszczenia będą zajmowane i tutaj w miarę upływu czasu będziemy Państwa informować. Zyskamy 2 miliony, wydamy na adaptację i też będzie dobrze. Proszę bardzo, czy są jeszcze wnioski? Wnioski czy pytania? Nie, jeszcze w sprawach różnych może, to w sprawach różnych. Wnioski, oświadczenia radnych. Nie widzę, przechodzimy do punktu w sprawy różne. Pan Józef Chocian ma głos. Ja właśnie w nawiązaniu do tego tematu, który tutaj już się rozpoczęła dyskusja. Jeżeli ktoś z Państwa zna stan techniczny tego obiektu, no to wie, że to jest naprawdę kula u nogi i tak jak pan starosta powiedział, miasto na pewno tym tematem nie jest zainteresowane, bo nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Wiemy, dlaczego się policja stamtąd wyprowadziła do nowego obiektu. Ja tylko się zastanawiam tutaj nad informacją, jaką pan starosta przekazał, skąd środki będzie miał i doprowadzenie do dostosowania tam właśnie do tego. Jeżeli by do pieniądze zrobi ktoś z tego użytek, to będzie piękna, fajna sprawa, że chociaż częściowo będzie ten budynek wykorzystany. Bo do tej pory to cóż, stoi i niszczeje. To co dyskutujemy, co rozmawiamy o innych budynkach. Także jeżeli by to doszło i środki by pozyskali i doprowadziliby do jakiegoś stanu, że można było właśnie prowadzić te zajęcia w tym budynku, to było, uważam, chociaż częściowo wykorzystane i było z jakimś pożytkiem dla społeczeństwa tutaj. Wydaje mi się, że to jest następny obiekt do sprzedania, proszę Państwa. I to byłoby najbardziej logiczne. Tylko, dziękuję bardzo. Znalazł ktoś chętny do tego. Proszę Państwa, chwileczkę. Jeszcze tego nie przejęliśmy. Bardzo proszę o rozważanie. To jest Skarbu Państwa. Jeżeli przejmiemy i Skarb Państwa zadecyduje, będziemy... Czy są jakieś sprawy różne? Nie widzę. Chciałbym tylko jeszcze powiadomić, że do Rady Powiatu wpłynęło właśnie, powinienem wcześniej przeczytać,
w sprawie tej uchwały o parkowaniu i przechowywaniu pojazdów do wyjaśnienia sprawy w prokuraturze. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać, to bardzo proszę, będzie w biurze rady. Od prokuratury naszej, bo to było do wyjaśnienia dokumentu analizy kosztów związanych z usunięciem przechowywania pojazdów. Także to jest do wglądu. Później wpłynęło w odpowiedzi z dnia w sprawie skargi mieszkańców dzielnicy Chodaków. No to już to sprawa została wyjaśniona. Pismo mieszkańców Chodakowa z dnia 22 zostało przełożone do zarządu i zarząd w tej sprawie odpowiedział właśnie w ten sposób, że w sprawie skargi mieszkańców składu dzielnicy Chodaków zarząd powiatu informuje, iż nie planują umieszczenia ośrodka szkoleniowo-wychowawczego w Sochaczewie na ulicy Matejki. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z decyzją zarządu powiatu w uchwale 15.14.2000 Rada Powiatu w Sochaczewie w budynku zlokalizowanym pod wyżej wymienionym adresem będzie utworzony placówka opiekuńczo-wychowawcza. Podpisała pani starosta i wpłynął jeszcze mailem pismo samorządu województwa mazowieckiego do wszystkich przewodniczących gmin, miast i powiatów w sprawie podziału województwa mazowieckiego. Nie wiem, czy czytać, czy państwo zapoznacie się. To jest prośba podpisana przez przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Ludwika Rakowskiego i pana marszałka Adama Struzika dotycząca zachowaniem województwa całego mazowieckiego. Nawet z gotowym pismem, żeby dać odpowiedź. Jak państwo chcecie, możecie się zapoznać w biurze rady. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Bardzo proszę. Nie widzę. Nie włącza mi się mikrofon. Bardzo proszę, pani Wanda Dragan. Niestety, o jest, dobrze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w sprawach różnych chciałam zgłosić wniosek taki, żeby w planie inwestycyjnym bądź też w innych planach może zarządu powiatowego dróg na rok następny wziąć pod uwagę przebudowę, modernizację, naprawę, nie wiem jak to nazwać, drogi powiatowej Iłów - Giżyce, a w szczególności tego odcinka znajdującego się na terenie samego Iłowa, czyli ulicy Bitwy nad Bzurą, ponieważ ten odcinek, tak około 300 metrów, jest naprawdę w opłakanym stanie. Tam ciągle są jakieś naprawy, które są krótkotrwałe w swoich efektach, więc apeluję, żeby to zrobić porządnie. Podobnie jak ulicę Wiślaną, którą w tamtym roku zrobiono. Na ulicy Wiślanej nie ma żadnego budynku mieszkalnego. Przecież tam dzieci nie chodzą do szkoły stamtąd, bo nie ma tam dzieci. Nikt nie mieszka. Natomiast tutaj są i dzieci, są zakłady usługowe, są dwie potężne firmy transportowe, gdzie ciągle te samochody wyjeżdżają, więc naprawdę to jest konieczność takiego cywilizowanego zmodernizowania tej drogi, więc bardzo proszę i apeluję o to, żeby to właśnie ująć na następny rok. Dziękuję bardzo. Jeszcze w sprawach różnych? Bardzo proszę, pani radna. Ja chciałam złożyć interpelację. Chodzi o remont drogi na odcinku Szymanów - Strugi - Skotniki. Tutaj proszę o podjęcie działań mających na celu wyremontowanie drogi na tym odcinku. Droga jest w katastrofalnym stanie, wymaga natychmiastowego remontu. Liczne dziury i ubytki asfaltu powodują zdecydowanie utrudnione poruszanie się tą drogą, a wręcz zagrażają bezpieczeństwu i użytkowników. I na potwierdzenie swojej interpelacji załączam dokumentację fotograficzną, którą wykonałam wczoraj. Ja to złożę w biurze rady, tak? Tak, bardzo proszę. Proszę państwa, jesteśmy przed tworzeniem budżetu na przyszły rok. Panie, panowie radni, bardzo proszę składać, wnioskować petycje wszystkie do biura rady, do zarządu powiatu z zawiadomieniem przewodniczącego. Bardzo proszę. Pan starosta, państwo, pan doktor. W sprawach, nie wiem, sytuacji w szpitalu chce pan zabrać głos? Chyba, że są pytania. Czy są pytania jakieś? Nie ma. Szpital funkcjonuje. Sam osobiście się teraz wybrałem, także funkcjonuje w całości. Także czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Proszę państwa, serdecznie dziękuję.
Pani Wanda Dragan jeszcze? Bardzo proszę. Nie? Proszę bardzo. Zamykam obrady 16 sesji Rady Powiatu. Dziękuję serdecznie. Pytań było dużo, dużo spraw, także wszyscy radni, którzy patrzyli na to, wiedzą, dlaczego była ta sesja. Dziękuję bardzo.